Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku premiera na moim kanale mamy polski mega zestaw startowy z kolekcji Panini UEFA EURO 2020. W środku w takim zestawie startowym mamy album kolekcjonera, przewodnik po grze, plansza do gry, 24 karty, czyli 3 saszetki, 3 limitki, plus jedna z końcami czyli razem cztery plakat z listą kontrolną ok zaczynamy moi drodzy sam jestem ciekaw jakie limitki będą w polskim Starterze zrobimy też taką małą tajemnicę żeby nie od razu wszystko zaprezentować ok mamy saszetki 3 sztuki Następnie pierwsza limitka. Tu mamy listę. Następnie dwie limitki i jeszcze gdzieś tutaj powinna być trzecia. Czyli w sumie cztery karty limitowane. Przewodnik po kolekcji. Tak wygląda nasza wersja albumu. Tutaj praktycznie się niczym to nie różni, więc odkładamy to na bok. No i zaczynamy unboxing. Może najpierw. Pierwsza limitka, czyli ta z końcami, 150 końc. No i teraz saszetka i limitka na zmianę: Arażuri, Kante, Neves, Bernardeski, Toivio, fans favorite, logo Chorwacji. Bazówka Ricardo Pereira i Szwajcaria Magic Moment. Kto jest na limitce? Kevin De Bruyne. Jak się nie mylę, nie miałem go jeszcze. Był, ale na limicce premium. Te niebieskie takie. A zwykłej nie miałem. Czyli jest kolejna do kolekcji. Walker, Rodri, Gnabry, Henderson, Loris Kapitan, line up Czechy, multiple Anglia i bazówka Brand. Kogo mamy na kolejnej limitce? Patrick Szyk. I z tego co kojarzę, chyba już go mam. W Niemczech też był do trafienia. Czyli Czechy. I ostatnia saszetka. Frankowski. Lindelöw. Power Up. Defensive Rock. Playoff Team. Bośnia i Hercegowina. Demiral. Wonderkid. No i tutaj chyba będą same bazówki. Sołczek, Larsen, Hernandez i Krivtsov Czyli moi drodzy Pozostała nam ostatnia limitka A jest nią Kingsley Coman Jego można było trafić również w Niemczech Czyli z tego co tutaj wynika Wpadła mi do kolekcji limitka z Kevinem De Bruyne Ale wiadomo mamy jeszcze cztery startery Więc zapewne Inne limitki będą Dlatego teraz już serdecznie Was zapraszam na kolejne odcinki. Napiszcie, co myślicie na temat tego pierwszego zestawu startowego z wersji polskiej. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie! Pozdrawiam! No i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam!